okresie stalinizmu przyjął się zwyczaj organizowania na przełomie grudnia i stycznia spotkania dla dzieci w Pałacu Rady Ministrów. Imprezy te służyły propagowaniu ustrojowych wartości i marginalizacji świąt Bożego Narodzenia. O ile w 1947 roku spotkanie zorganizowano przed Wigilią w świątecznej atmosferze, a prezenty wręczał święty Mikołaj w asyście aniołków, to rok później odbyło się ono już w Sylwestra, upominki rozdawał premier Józef Cyrankiewicz, a dzieci zaproszono na sylwestrowy bankiet. W ten sposób zmieniono gwiazdkę bożonarodzeniową w choinkę noworoczną. Dziadek Mróz, zaimportowany ze Związku Radzieckiego, wypierał świętego Mikołaja. Świecki charakter miały też imprezy organizowane przez Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, a od 1949 roku Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz podobne spotkania świąteczno-noworoczne inspirowane przez Partię Robotniczą. Elementy religijne zastępowano symboliką socjalistyczną. W wytycznych instrukcjach zalecano, aby drzewko świąteczne ozdabiać zamiast tradycyjnymi ozdobami, modelami traktorów, kopalni, fabryk, narzędzi pracy, sylwetkami robotników. Na choince umieszczano także szóstki odwołujące się do planu sześcioletniego oraz symbole internacjonalistyczne. Rządowe przyjęcia dla dzieci przeminęły wraz z końcem stalinizmu w Polsce. Natomiast choinki noworoczne upowszechniły się na masową skalę, ewoluując z czasem w zabawy z bogatym programem artystycznym.